Dariuszu. Siemano majstry. Wczoraj wymiana oleju, a dzisiaj modzenie z rudą. Ogólnie miało się zacząć od tego, że miałem zabezpieczyć tutaj czujkę, co mi wypada, bo laska mi przywaliła z tyłu, nie? Tak to wygląda. Potem mówię, a przepoleruję to. Potem mówię, tu coś tak jakby ruda wychodzi na takich profilach dziwnych, takie są uwypukłości, więc obciera zderzak, więc ruda wychodzi. Mówię, zajmę się też tym. No i tyle, no, skrobanko. Ale nie będę się tu bawił w lakiernika. Zrobimy po prostu podkładzik, farbę, lakier i tyle. Panie, ja tam żadnym lakiernikiem nie jestem, także pełne druciarstwo. To ma być zabezpieczenie przed ewentualnym kiedyś nadejściem profesjonalnego pana młodziarza pędzla. Niech snie, a ja sobie teraz będę tutaj polerował lub próbował. Kurczę, nie mam papieru ściernego. Takie coś to pastą nie zejdzie. Zobaczymy. Żeby to jakoś wyglądało, tak jak mówię. Przejechałem to jakimś tam papierkiem. Tutaj cudów nie będzie niestety, ale chciałem się pozbyć rys takich głębszych zadrapań. Tutaj myślałem wcześniej, żeby to wypychać, ale to jest tak dziwnie wgniecone, że tu prędzej lekko wyszlifować i szpachlą zrobić, niż tu bawić się wypychaniem, bo tu jest tak, tu jest zapadnięte, a tu wystaje i to jest takie dziwne, więc jakimś innym razem może. Chcę tylko po prostu, żeby to jakoś trochę lepiej wyglądało. Na razie jest lipa, także teraz maszynowo pasta aż do jakiegoś tam efektu. Dobra, po pierwszym, powiedzmy, przeleceniu tego gąbką i pastą wygląda to mniej więcej tak. Także na czym polega polerowanie? To wiadomo, ścieracie lakier. Jeżeli macie dużo lakieru bezbarwnego, położonego, można sobie pozwolić na papier ścierny, wodny najlepiej. Czasami nawet 800, jak są grube rysy, potem wiadomo 1200 czy tam 1500, 2000, a potem pasta. Ja niestety nie mam już tych papierów, bo się nie przygotowałem dzisiaj, bo większość zużyłem na remont silnika i takie tam pierdoły, jak oglądaliście. Ale myślę, że będzie to jakoś tam wizualnie ok. No tak jak mówię, tu nie będzie cudów dzisiaj z tego. Chcę się zająć tą rdzą. Ogólnie miałem robić czujnik, prawda? Także to jest główny priorytet, żeby ten czujnik działał, żeby mi nie pikał non stop jak cofam, bo można trochę szału dostać. A przy okazji jak tu jestem, to trochę usunę rys i powiedzmy zabezpieczę tył przed rdzą na jakieś parę miesięcy, może rok, dwa, trzy, pięć. Dobra. No, cudów nie ma, ale jest trochę lepiej jak było. Ale to nie był mój priorytet, tak jak mówię. Wystarczy. Tu i tak by trzeba było malować to, bo no niestety, skupmy się teraz na malowaniu. Podkład suchy raczej, położymy kolor, może później pod wieczór lakier, może wystarczy. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś robiłem taki film, że we 46 są dwa parowniki, jeden jest do klimy, jeden jest do ciepłego powietrza i mimo, że wyczyścicie tamten od klimy, który jest tam bliżej szyby, dalej śmierdzi, jak włączacie na przykład ogrzewanie, właśnie dlatego, że ten drugi jest tu. Mało kto o nim wie i trzeba się dokopać tam, żeby to wyczyścić. Proponuję raz to rozkręcić i sobie dokładnie wyczyścić, a potem, ja dzisiaj już mówię pierdzielę, to tutaj za naklejką zrobiłem dziurę. Po prostu raz na ruski rok sobie tam wtrysnę pianki. Zakleję ładnie, ewentualnie jakąś zaślepkę zrobię i będzie git.
Jak już tak nudzimy, to pokażę wam brykę od sąsiada. Tutaj kupił sobie niedawno on fan. Co ta kurwa jest? Kupił sobie Landka. No ale mówi, że fajny okaz, no ale ja widzę, że nie bardzo. Zaczęło się od wymiany turbiny i w ogóle. No ale jakoś tam się trzyma, no. Zadowolony, ale i tak trzeba włożyć trochę kasy. Zawieszenie, dyfry, nie dyfry. Wycieki, nie wycieki, odmy, nie odmy. Wtryskiwacze już też robił. Powiem wam, nie ma dobrych samochodów. Taki sobie, no. Ogólnie, co jest fajne w tych Land Roverach, jest to, że do tej pory je produkują i jest duży rynek na części zamienne i w ogóle jakieś tam modzenie, na przykład nawet głupie śrubki można kupić sobie z nierdzewki, także jak ktoś ma hajs, to sobie go fajnie pomodzi. Nawet zaciski były dostępne z nierdzewki, także podobnie jak BMW właśnie. BMW może się nie podobać, może być znienawidzona, ale pod względem właśnie tego, że jest duży dostęp części, a nawet jeżeli coś się zepsuje i tego nie ma, to zaraz ktoś coś wymyśli i jest już dostępne. Tak samo jak na przykład te uszczelki na Vanosie, no nie? BMW nie dostarcza części w ogóle do Vanosa, ale dla chcącego nic trudnego. Dobra, pany, pomalowane tam jakoś jest, zajebiście. Lakierkiem tam psyknąłem. Myślę, że będzie ok. Dobra, poczekajmy aż te pieprzone. Gdzie to jest? Te gniazda tych sensorów nieszczęsne, one zawsze wypadają, już tu kleiłem nieraz. Muszę poczekać, że wysnie, nie? Normalnie Batmobil. Hey, mom, no.